Zdobądź przewagę w swoich ulubionych grach dzięki dwóm ergonomicznym zaprojektowanym tylnym przyciskom w kontrolerze. Zapraszam do recenzji przystawki tylnych klawiszy Sony DualShock 4 Back Button Attachment. Przystawka tylnych klawiszy Sony DualShock 4 zadebiutowała w Polsce 14 lutego 2020 roku w cenie sugerowanej 129 zł, w USA 24 stycznia 2020 roku w cenie 30 dolarów. Przystawka tylnych klawiszy DualShock 4 daje możliwość zaprogramowania funkcji dwóm dodatkowym przyciskom, ulokowanych zagałkami analogowymi znajdującymi się w tylnej części pada. Problem braku klawiszy dawał się we znaki posiadaczom PlayStation. Możliwość przepisania każdego przycisku oraz kierunku przyda się niejednemu wymagającemu graczowi, ułatwiając znacząco rozgrywkę. Pudełko o dość małych rozmiarach, na przodzie przedstawione urządzenie wpięte w niebieski kontroler. Z tyłu podstawowe informacje. Po otworzeniu instrukcja obsługi w kilkunastu językach, w tym język polski. Back Button Attachment to masywna nakładka, którą wczepiamy w port ładowania kontrolera, jednakowo z wejściem na słuchawki 3,5 mm. Akcesorium wykonane z wielką gracją, obydwa przyciski wykonane z masywnego plastiku. Z tyłu akcesorium znajduje się masywna guma, która służy do lepszej przyczepności z kontrolerem. Przystawkę wyposażono w mały ekran cyfrowo-dotykowy OLED. Przy każdym włączeniu witają nas znane nam symbole z PlayStation. Dotykając wyświetlacz, raz włączy się nam podgląd obecnych ustawień. Żeby przydzielić jedną z 16 różnych funkcji, naciskamy na wyświetlacz dwa razy. Wszystkie przyciski razem z kierunkowymi można sobie przyporządkować do danej łopatki, jedynie poza panelem dotykowym oraz przyciskiem Share. Łącznie profile mamy 3, tak więc możemy do 3 różnych gier przydzielić przyciski lub do 3 różnych osób, co przekłada się do dynamicznego przełączania się pomiędzy graczami lub grami. Urządzenie posiada swoją pamięć, więc nie potrzebujemy żadnej dodatkowej aplikacji do pobrania. Ustawienia zapisują się w urządzenie, a nie w system. Nawet sam system konsoli przystawki nie widzi. Wszystko działamy w obrębie nasadki. Ustawienia nie zrezygnują się nam po rozłączeniu z gamepadem, więc śmiało możemy podłączyć back button do drugiego kontrolera bez dodatkowych ustawień. Urządzenie nie posiada swojej baterii, więc zasilane jest jedynie poprzez kontroler, co dodatkowo pobiera nam większe zużycie baterii w DualShock 4. Praca baterii kontrolera skraca się nam około 10%, jedna godzina podczas grania. Na szczęście wyświetlacz po chwili sam się wyłącza, nie pobierając dodatkowej mocy. Niestety odporność na zarysowania wyświetlacza jest tragiczna. Ekran szybko się rysuje i to od pocierania szmatką od okularów. Warto zauważyć, że nie tylko możemy przepisać dany przycisk, ale również kierunek z D-pada. Zaprogramowane przyciski w każdej chwili możemy zresetować, przytrzymując wszystkie 3 jednocześnie przez chwilę. Niestety nie możemy zapodać sobie kombinacji kilku przycisków pod jedną łopatkę. Jedna łopatka odpowiada jednemu przyciskowi. Sony dodał nam możliwość nasadki, żebyśmy nie musieli teraz odrywać kciuka z drążka lub przycisków. Daje nam to lepszą precyzję i reakcję. Back Button Attachment świetnie sprawuje się jako przyciski odpowiedzialne za uniki, bieganie, kłócanie, skakanie, a w grach wyścigowych też fajnie wypada jako redukcja biegów lub gaz i hamulec. Osobiście przydzieliłem pod dodatkowe przyciski R3 oraz L3. R3 zazwyczaj odpowiada często za bieganie postacią w grach, a L3 za dodatkowe uderzenia z ręki lub atak nożem. Nie muszę teraz wciskać grzybka i jednocześnie skierować go w odpowiednią stronę biegu. Waga przystawki to zaledwie 25 gramów. Ergonomiczne kształty oraz usytuowanie sprawia, iż wygodnie i szybko mamy dostęp do wybranych przez siebie funkcji w nowych klawiszach. Przystawka umożliwia również podłączenie ulubionego zestawu słuchawkowego audio. Same przyciski są dość płytkie, ale wciśnięcie ich wymaga minimalnej siły. W takim razie nie powinno się niechcący wcisnąć przycisku podczas grania. Mimo że nasze dłonie wtapiają się idealnie w kontroler z nakładką, a palce środkowe idealnie nachodzą na przyciski. Z ciekawostek podpowiem, że zmiana przycisków sama w systemie, na przykład trójkąt na kwadrat, zmienił się nam również w przystawce. Czyli jak mamy ustawiony trójkąt, to będzie odpowiadał za kwadrat.
Jako, że posiadam kontroler Elite do Xbox One, który posiada 4 łopatki dodatkowe, nie miałem zbytnio wielkiego problemu z adaptacją dodatkowych przycisków, ale pierwotnie trzeba parę meczyków ograć, zanim przyzwyczajimy się do dodatkowych przycisków. Zauważyłem również, że mając nakładkę, nie złapiemy kontrolera w rękę od dołu, ani nie podłączymy go do stacji ładowania bez rozłączenia nakładki. Jeżeli jesteśmy bardziej wymagającymi graczami, szukaliśmy już wcześniej podobnego rozwiązania w innych kontrolerach, to zdecydowanie polecam. Cena do jakości jest ok. Sama przystawka jest porządnie wykonana, może nie licząc tych rys na wyświetlaczu, które robią się od samego patrzenia. Osobiście po przetestowaniu nakładki zostawiłem ją już wpiętą w kontrolerze. Ułatwia mi zabawę w grach i mam nadzieję, że będę mógł ją przełączyć później do DualSense. Zapraszam do zapoznania się z innymi filmami na kanale Mania Gaming. Oceniając i komentując, wspierasz moją pracę. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.